Jesteśmy już na ekranie SolidWorksa, także przechodzimy sobie do narysowania naszej części. Tak jak mówiłem, tutaj będzie krótko, ponieważ element, który będziemy rysować, będzie naprawdę prosty. Generalnie będzie to bryła prostopadłościenna o zaokrąglonych krawędziach z kieszenią w środku. Będzie to kieszeń otwarta, tak żeby przez to otwarcie mógł wejść do środka frezji powierzchnią boczną, wybrać nam tą całą kieszeń. Również będą zaokrąglone krawędzie w środku oraz zrobimy sobie również sfazowanie. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Zaczynamy sobie tak jak zwykle od stworzenia nowej części i od szkicu. Polecenie szkic, wybieramy płaszczyznę, na której będziemy rysować. Niech to będzie ta. I zaczynamy od narysowania prostopadłościanu. O wymiarach, tak jak mówiłem wcześniej, już mniej więcej sobie ustaliłem, jakie to będą wymiary na podstawie półfabrykatu. 20 mm wysokości, szerokości będzie miał 25. Poza tym chcemy mieć tutaj zaokrąglenia o promieniu 5 mm na każdym wierzchołku. I taką bryłę wyciągamy sobie na wysokość 11 mm, czyli zamykamy szkic. Przechodzimy do polecenia operacje, wyciągnięcie dodanie bazy na 11 mm. Mamy nasz główny zarys elementu. I tutaj chciałem sobie skorzystać z nowego polecenia, które jest dość często wykorzystywane. Jest to polecenie skorupa. Skorupa nadaje nam cienkość, cienność bryle, pozostawiając jedną jakby jedno lico otwarte, a cała reszta całej reszcie narzuca grubość ścianki określoną tutaj tym parametrem. My chcemy, żeby to było 2 mm, a ściana otwarta będzie tutaj. I zobaczymy, co się teraz stanie. Widzimy, że wybrało nam wszystko ze środka, pozostawiło grubość ścianki 2 mm na całej bryle, czyli tutaj dokładnie grubość denka również mamy 2 mm i o to dokładnie chodziło. Z tym, że mówiliśmy sobie, że chcemy, aby ta bryła miała otwartą kieszeń. Nie miałem na myśli otwarta od góry, no bo to jest oczywiste. Chciałem, żeby była otwarta od boku. I tutaj właśnie sobie zrobimy to wybranie, tak jakby wejście, w którym będzie wchodził frez do obróbki. Ponownie przechodzimy sobie do polecenia szkic na tej ścianie. Możemy się ustawić jakoś tak, żeby nam było wygodnie. I rysujemy sobie tutaj prostopadłościan, znaczy prostokąt. Więzy nam się od razu narzucają. Wiemy, że dno ma 2 mm grubości, dlatego narzucimy sobie wymiar. Dowiedzimy, że tutaj nam się wszystkie linie zrobiły nam się na czarno, to znaczy, że są jednoznacznie określone. Jedyne, czym możemy manewrować w tym momencie, to jest właśnie wysokość tej linii. Widzimy sobie, że możemy ją przesuwać w górę i w dół, natomiast tych bocznych już nie ruszymy, ponieważ więzy się narzuciły, mają się pokrywać z tymi krawędziami. Natomiast tutaj wciąż możemy jeszcze coś narzucić, czyli 2 mm. I to będzie nasze wycięcie. Wychodzimy ze szkicu, przechodzimy do menu operacje i dajemy wyciągnięcie wycięcia. Zaznaczamy szkic, który chcemy wyciąć. Jest tutaj linia? Jest, powinno. Trzeba było wybrać tutaj z drzewka. Nie wiem, czemu nam nie złapało za pierwszym razem. W każdym razie widzimy, że on domyślnie tutaj wyciąga na jakąś określoną długość. No, oczywiście to nic by tutaj nie zmieniło, natomiast żebyśmy sobie to zrobili poprawnie, to wyciągniemy sobie po prostu do następnej powierzchni, czyli do tej powierzchni wewnętrznej, do następnej. I widzimy, że automatycznie dociąga nam po prostu do następnej powierzchni, którą spotyka tam na drodze wycięcia. I jest nasza kieszeń otwarta. Przez to otwarcie będzie wchodził frez i frezował tutaj środek.
Dobra, no to tutaj mamy chyba właściwie. Aha, jeszcze właśnie to sfazowanie. Korzystamy z polecenia sfazowania. Ono jest ukryte tutaj zależnie od tego, jakie są ustawienia początkowe programu. No to może tu być na początku pokazane albo sfazowanie, albo zaokrąglenie. Te dwa polecenia zazwyczaj są pod jednym kliknięciem w każdym programie chyba CAD, więc o tyle prościej jest się tego nauczyć, gdzie tego szukać. Faza 1 mm, domyślnie mamy 45 stopni, taki mamy właśnie frez, więc z tego będziemy korzystać. No i trzeba pozaznaczać tutaj, nie wiem, czy jest możliwość całego łańcuchu, zaznaczyć od razu cały łańcuch. Chyba nie. Chyba sobie po prostu zaznaczymy wszystkie krawędzie po kolei, które nas interesują. Nie trzymam żadnego następnego klawisza, po prostu zaznaczam te krawędzie, które chcę, żeby zostały sfazowane i klikam OK. Mamy nasze sfazowanie. Dobra, i to będzie wszystko, co chcemy osiągnąć tym razem. Wydaje mi się, że to będzie wszystko. Tutaj więcej będzie pracy w Mastercamie, jeśli chodzi o, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym się skupić na obróbce tą powierzchnią walcową freza. Chciałbym, żeby tutaj ładnie nam się wyciął ten środek, tak jakby na pełnej głębokości od razu. Natomiast później chciałbym, bo będziemy frezować frezem 6 mm. Tutaj naroża mają promień, bodajże chyba będą tutaj miały. One tutaj będą miały chyba 4. Promień 3 mm. No. No to teoretycznie byśmy wycięli naszym frezem. Dlatego sobie je zmniejszymy. Dlatego je sobie zmniejszymy w takim razie. Tutaj nie damy 5 mm, tylko damy 4. W efekcie czego tu nam się też powinny zmniejszyć. Zmierz. Tak. Mamy promień 2 mm i o to mi chodziło właśnie, ponieważ ja właśnie ten promień chcę wykańczać później, tak jakby obróbką resztek, które zostaną po poprzedniej operacji. Jeśli wytniemy tutaj całą tą kieszeń frezem 3 mm, no to siłą rzeczy tu nam zostanie trochę nadatków na rożach, który zbierzemy sobie później, właśnie tak jakby opcją powtórzenia poprzedniej operacji, ale tylko w miejscach, gdzie został frez, w stosunku, gdzie został materiał w stosunku do poprzedniego większego freza. I Mastercam nam to ładnie wyłapie, gdzie został frez i wytnie nam tylko w tych miejscach, tylko w tych narożach. Okej, dobra. To jest wszystko, co robimy dzisiaj. Krótko. Myślę, że dla zaawansowanych użytkowników SolidWorksa czy innych CAD-ów za dużo tu się nie wydarzyło i nie było to zbyt ciekawe, ale może są osoby, które początkujący właśnie od tego chcą zacząć i są to takie operacje, które dość często są używane. Na pewno się przydadzą. Ok, dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia.